chyba piękniejszego dnia na rozmowę o polskiej piłce i ogólnie na zabranie się za podsumowanie jakichkolwiek spotkań, w szczególności w europejskich pucharach, jakie miały miejsce ostatnio. Chyba nie mogliśmy sobie wybrać właśnie takiego dnia lepszego. Witam serdecznie, z tej strony Michał Wawrzyniak, to jest Super Esa Podcast. Dzisiaj podsumowujemy sobie poczynania polskich zespołów w pierwszej kolejce Ligi Konferencji Europy, bo tylko w tych rozgrywkach mamy swoich dwóch przedstawicieli, którzy naprawdę mocno nas oczarowali, oczywiście w pozytywnym tego właśnie znaczeniu tego słowa. Legia Warszawa pokonała zespół z La Ligi, Jagiellonia odwróciła wynik na Parken. No, to już samo za siebie mówi, że te wyniki były naprawdę bardzo dobre, a nawet można powiedzieć, że nikt się raczej tego nie spodziewał, ale właśnie do tych meczów sobie przejdziemy. Zaczniemy sobie od tego, co wydarzyło się przy Łazienkowskiej. Moimi i waszymi także gośćmi są dzisiaj Kasper Chojnacki. Witam cię, Kasper, bardzo serdecznie. Witam również bardzo serdecznie. A także Karol Boch, ciebie Karol także też witam bardzo serdecznie. Również witam i jakże miło będzie omawiać popisy z pierwszego dnia polskiej drużyny, wyjątkowo w pozytywnym znaczeniu, także no na pewno będzie miło. No tak, także nie ma co już przeciągać i zaczniemy sobie. Mecz Legii Warszawa z Realem Betis, mecz wygrany 1-0 przez zespół z Warszawy. No to co się wydarzyło przy Łazienkowskiej na pewno jest warte pochwalenia, w szczególności warte przede wszystkim odnotowania, w szczególności to jak spisywała się tego dnia Legia, no bo mieliśmy obraz tej Legii mizernej z Ligi, która przegrywała z Pogonią, która remisowała z Górnikiem, która też notowała mnóstwo innych złych, może i nawet czasami no, takich naprawdę wstydliwych wyników na tle ligowych rywali, nawet już o takie stwierdzenie się tutaj pokuszę, a tymczasem no, Legia wychodzi na zespół z Ligi Hiszpańskiej, z La Ligi, czołówkę tej właśnie Ligi, no i szczerze mówiąc, no może Real Betis nie zawiesił jakoś wysoko poprzeczki, bo osobiście wydaje mi się, że mieli takie może mocne 15-20 minut w całym spotkaniu, rozkładając je jeszcze na powiedzmy części, no to no i tak, Legia w tym spotkaniu zaprezentowała się naprawdę dobrze, świetna była tego dnia defensywa, no szczerze mówiąc na takich meczach Legia może budować sobie no przede wszystkim cały ten sezon trwający, który nie jest do tej pory idealny i raczej nawet mimo tego zwycięstwa idealny dalej no nie jest, zobaczymy co się będzie działo w niedzielę przeciwko Jagiellonii w lidze w Białymstoku, mecz iście hitowy, no naprawdę z perspektywy tego co oba te zespoły osiągnęły w czwartek, no to naprawdę będzie się najprawdopodobniej działo przy ulicy Słonecznej, ale ja was pytam o właśnie to spotkanie z waszego punktu widzenia, czy Legia zagrała mecz idealny i przede wszystkim czy uważacie, że Real Betis serio był aż taki słaby, że no, nawet porównując go do Górnika Zabrze z meczu zeszłotygodniowego z soboty, to czy Real Betis nie był nawet czasami gorszą drużyną od Górnika z tamtego spotkania? Kacper, jak ocenisz Legię i też jej rywala za to spotkanie pierwszej kolejki Ligi Konferencji? Powiem ci tak, bardzo nie lubię dyskusji po zwycięstwach polskich drużyn w pucharach nad tym, z kim w zasadzie polskie drużyny grały, w kontekście, jeżeli grają z drużynami rozpoznawalnymi, z drużynami mocnymi, ponieważ tak, czy Real Betis w tym meczu był słaby? No moim zdaniem powiedzieć tak zdecydowanie nie można, bo nadal tam było tak, jak z tego spotkania, to można chociażby wyciągnąć wnioski, że tak, że Ezabde to jest piłkarz obdarzony świetnym dribblingiem, że Johnny to jest świetny gracz w odbiorze, że Nathan i Nobel Mendy to są też piłkarze, którzy dobrze grają, dobrze rozgrywają piłkę, więc powiem ci tak, uważam, że Betis to nie jest na pewno drużyna słaba, też pewnie nie był najmocniejszy z tych wszystkich wariantów, jeżeli chodzi o skład Realu Betis, natomiast uważam, że Legia zagrała najlepszy mecz za trenera Gonzalo Feio i wydaje mi się, że to jest wbrew pozorom dosyć popularna opinia, ponieważ nie było lepszych spotkań, no a też trzeba patrzeć na to, z kim Legia grała, bo to jest ósma drużyna La Liga, o ile się nie mylę, Betis, więc no to była bardzo mocna ekipa też pod kątem na papierze stricte, więc uważam, że to był najlepszy mecz Legii za Gonzalo Feio, bo tutaj zagrało prawie że wszystko. Nie wiem, kogo można by wymienić, że zagrał słabo, bądź zagrał przeciętnie nawet, bo po prostu wszyscy zagrali bardzo dobry mecz. Wybaczę ci przerwę, ale ja wymienię. Kacper Chodyna.
Kacper Chodyna? To się nie zgodzę, szczerze mówiąc. Uważam, że miał też bardzo trudnego rywala na stronie, bo Romain Perrot to jest piłkarz, który grał niegdyś w Premier League, grał też w Ligę, bodajże w Nicei Southampton, więc uważam, że miał trudnego rywala. I tak kilka razy piłkę wywalczył i generalnie ja widziałem wreszcie w Kacprze Chodynie takie zaparcie, taką determinację do gry, bo tego mi u niego brakowało. Miałem wrażenie, że jak on wchodził jeszcze we wcześniejszych spotkaniach, w Legii przynajmniej, to tej determinacji, zaangażowania nie było tak czuć. A tutaj faktycznie walczył i uważam, że zagrał dobre spotkanie koniec końców. Miał faktycznie kilka strat, bo o tym warto pamiętać, jak porównamy sobie straty Kacpra Chodyny do straty Morishity, no to tutaj mamy 13 do 9, więc faktycznie Chodyna, biorąc pod uwagę piłkarza grającego, można by powiedzieć, po przeciwnej stronie, to miał tych strat troszeczkę, natomiast uważam, że tym zaangażowaniem się pokazał na tyle dobrze, że można oceniać go po tym meczu pozytywnie. No, co do ogółu się zgadzam i raczej Legii nie ma ogólnie co jako zespołu za spotkanie krytykować. No może niektórzy poszczególni zawodnicy zawiedli, no ja mnie osobiście zawiedł troszkę Chodyna, no wiemy, że też Lukinias nie jest w takiej formie, jaki powinien być do końca i on powiedział, że to są tacy dwaj piłkarze, ale no dobra, no już nie będziemy w to brnąć dalej, też odnosząc się odpowiedzi. Muszę przerwać teraz ja z kolei, muszę się faktycznie zgodzić, że dobra, zapomniałem o Lukiniasie, bo to co się dzieje z Lukiniasem to jest coś niesamowitego, ale pod tym względem krytycznym dla kibiców Legii, z Górnikiem słaby, to bardzo słaby, z Pogonią podobnie, teraz z Betisem, gdzie teoretycznie on mógłby być taką gwiazdą tego zwycięstwa, to okazało się, że był w sumie najgorszym piłkarzem na boisku w drużynie Legii. Nawet z tych, co weszli. Jean-Pierre Same przez te 28 minut ponad to pokazał dużo więcej. Więc no, Lukinias tak. Tutaj no, trzeba zapisać go na minus. No tak, i to zdecydowanie też, no może oddamy w końcu głos Karolowi, ja się tylko jeszcze tak może troszkę wybielę, bo mówiąc, że Betis zagrał słabo, nie uważam, że ten zespół ogólnie jest słaby personalnie, czy jeżeli chodzi o takie rzeczy, tylko po prostu mi się wydaje, że kiedy my nagrywamy, czyli wczoraj, w czwartek, no nie zagrażali na tyle bramce Legii, no może poza właśnie tymi wejściami Abde w drugiej połowie, to na pewno był taki zawodnik, który chyba najlepiej wypadł ze wszystkich piłkarzy Betisu, też oprócz kapitana Biala, on też wypadł całkiem nieźle, ci dwaj piłkarze byli takim największym zagrożeniem dla Legii osobiście, ale może w końcu przekażemy Karolowi tutaj głos. To spotkanie, Karol, twoim zdaniem mogło być stosowane jako właśnie definicji, może mogło być przykładem do definicji spotkania idealnego? No właśnie, i też czy Legii to spotkanie w tej dalszej perspektywie coś da, czy ono zbuduje poniekąd tą drużynę na nowo? To znaczy, może ja najpierw się odniosę do tych kilku zawodników, o których mówiliście. Znaczy, moim zdaniem tak, jeśli chodziłoby o takie słabe punkty, to rzeczywiście może nie było takich zawodników dużo, no ale Chodyna, o ile w samych zadań defensywnych może jakoś źle się nie wywiązywał w środku pola, natomiast co irytowało jego przypadku, to chyba w krótkim odstępie czasu miał dostał dwie dobre piłki na prawą stronę, dośrodkowywał w pole karne i dwa razy to dośrodkowanie wyszło mu źle. Była taka jedna sytuacja, w której powinien zagrywać po ziemi, a on niepotrzebnie tę piłkę podbił, przez co nic z tego nie wynikło i to jest akurat główny przytyk do Chodyny. Lukinias. Generalnie mam problem z tym zawodnikiem następujący. Właściwie jest jeden bardzo prosty sposób, jak zniwelować wszelkie atuty ofensywne Lukiniasa. Wystarczy lekko w niego wejść, on już się przewróci, ale to nawet pod żadnym pozorem nie jest wejście z faulem i tak naprawdę z akcji no nici. I tu też była taka sytuacja, gdzie Lukinias już był w polu karnym, lekko wszedł niego obrońca, wyjął piłkę, a ten już się przewracał. Przecież tu nawet nie było mowy o faulu. Tak naprawdę to jest bardzo prosty sposób, gdzie no, można Lukiniasa wyłączyć z gry od tak. Ale same... Tylko wiesz, Karol, o Lukiniasie mam wrażenie, że tutaj najważniejsze jest to, że jak sobie teraz myślę, to go w zasadzie wczoraj mało było. Miał chyba, teraz patrzę, 24 kontakty z piłką, wszedł w 6 pojedynków, wygrał zaledwie jeden, więc to nawet nie jest kwestia tego, jak wychodzą mu jego próby, tylko mam wrażenie, że on tych prób nie podejmuje. Bardzo mało go wczoraj było. I tutaj jest też jeden przytyk do trenera Fejo, bo mam wrażenie, że pozycja, czy też gra Rioi Morishity w meczu z Górnikiem i w meczu z Betisem trochę zlewa się z Lukiniasem, że oni jakby we dwóch grają w sumie na podobnej pozycji, mają podobne zadania. Przynajmniej takie mam wrażenie. No to ciekawa opinia.
Natomiast jeśli chodzi jeszcze o Nsame, to akurat moim zdaniem to wyjście było dobre. Powinien mieć asystę, bo gdy Morishita lepiej zamknął akcję, no to była mocna piłka, no ale mógł to jednak Japończyk zamknąć, no to miałby wtedy asystę. Tylko że no, w drugą stronę też to nie, mam wrażenie, że ta współpraca nie wyglądała dobrze, dlatego że Morishita chyba 2 czy 3 razy próbował zagrywać piłki prostopadłe do Kameruńczyka, no gdzie wiadomo, że no, szybki to on nie jest, biega zbytnio nie lubi, no i nie nadaje się do takiego grania. Tak jakby te pewne już automatyzmy działały, jednocześnie Morishita nie myślał o tym, kogo ma teraz ustawionego z przodu. Natomiast akurat uwzględniając te wszystkie jego braki, to on sam akurat dał dobrą zmianę. Natomiast jeśli chodzi o samo spotkanie, szczerze powiedziawszy, to patrząc na to, jaka jest sytuacja Legii i że teraz w końcu przechodzi mecz z rywalem, którego przeciwko którym, no, przeciwko, właśnie typ rywala, przeciwko któremu Legia lubi grać, bo już i z Aston Villą, i z Leicester, i ze Spartakiem, i z AZ Alkmaar Legia udowadniała, że z tymi mocniejszymi w fazie grupowej, czy teraz ligowej, no po prostu potrafi grać i potrafi te mecze wygrywać. I szczerze powiedziawszy, nie nastawiałem się, zwłaszcza patrząc na to, że Real Betis przyjedzie rezerwowym składem, że w Hiszpanii tutaj wygrają, chociaż akurat zwycięstwo to i tak jest lekkie zaskoczenie na plus. Legia przede wszystkim wykorzystała swój moment, bo pierwsze 30 minut, no to nie wiem ile razy Betis podszedł pod pole karne Legii, może z parę razy, a Legia głównie operowała piłką, wykorzystała jedną z nielicznych konkretnych akcji po rzucie rożnym, gdzie tak naprawdę był tam Capuadi, ale też 3 innych zawodników. Być może część byłaby na spalonym, ale tam i tak kilku zawodników Legii miało te piłki bliżej poza Capuadim niż obrońcy Realu Betis. No a później dobrze się broniła, no bo co z tego, że Real Betis od około 30 minuty przejął inicjatywę i więcej operował piłką, więcej razy podchodził pod pole karne, przecież nic z tego nie wynikało. Trochę tą grę ożywił właśnie już wspomniany tutaj SFD, który no czasami kręcił szołkiem, chociaż i tak Paweł Szołek patrzy na to, że prawa obrona to nie jest jego pozycja, to i tak nieźle się z tego wywiązywał. Natomiast no mnie na przykład bardzo rozczarował po stronie Betisu Vitor Roque, bo to było obok Marokańczyka, no jeden z tych zawodników, których Legia miała się obawiać. No, on oddał jeden strzał, taki kompletnie kiks, który ledwo dotoczył się do pola karnego, czy to Kaspra Tobiasza. No i to w sumie tyle. Został zmieniony dosyć szybko. Natomiast w Legii, no tak jak już mówiłem, no, można wskazać parę słabych ogniw, no ale generalnie ten mecz był naprawdę dobry i większość drużyny się wywiązała z swoich zadań. Natomiast o ile pytałeś się, czy to coś zmieni w kontekście Legii, bo póki co to jest ich najlepszy mecz w tym sezonie, to się zgadzam. Natomiast na pewno zmienia to wiele w kontekście walki o dojście do kolejnej fazy, bo te punkty były tutaj kluczowe i patrząc na to, że no teraz już będą mecze z drużynami porównywalnymi do Legii, albo nawet gorszymi, to no, trzeba od Legii tym bardziej oczekiwać, że będzie grała w pucharach na wiosnę. Natomiast w kontekście Ligi, no jednak tutaj będzie trochę inaczej, bo tutaj Legia mogła się ustawić przez większość meczów w defensywie i skutecznie kontrować, a Legii takie granie, no mam wrażenie, bardziej odpowiada niż atak pozycyjny. Natomiast o ile jeszcze z Jagiellonią, no tutaj może będzie pole do dyskusji, bo Jagiellonia lubi grać ofensywnie, ale jednocześnie nie ma aż takich atutów, żeby Legię kompletnie zdominować. No to w lidze jednak Legia będzie musiała dominować, a tutaj niewiele się zmienia, no że Legia nie do końca potrafi tak grać, także nie zdziwię się, że mimo tego zwycięstwa Legia i tak punkty w wielu stoku straci. Natomiast no, jeśli jeszcze ktoś chce mieć nadzieję, że projekt Fejo w Legii wypali, no to taki mecz był potrzebny, bo jeszcze dodaje jakąś szansę na to, że Portugalczyk w Legii będzie miał jakąś przyszłość. Natomiast no i tak w kontekście samej ligi niewiele to zmienia, ale w kontekście ligi, konferencji są absolutnie kluczowe punkty, no i kolejna piękna historia, kolejny rok z rzędu dopisana do pucharowej historii Legii. No i tak jeszcze przede wszystkim, co trzeba w kontekście tego meczu nadmienić, co trzeba powiedzieć, to przede wszystkim to, że to był drugi mecz z rzędu, kiedy Gonçalo Feijóo zgodnie z zapowiedziami przedsezonowymi wprowadził zmianę formacji już wcześniej. Mówił właśnie trener Legii, ogólnie się spekulowano na temat tego, że Legia ma być zespołem, który gra w ustawieniu bardziej hybrydowym, że ma być to raz trójka, raz czwórka, w zależności od potrzeby. Nie było to długo stosowane, cały czas Legia gra trójką, aż właśnie przyszła ta gorsza forma i z Górnikiem zobaczyliśmy czwórkę z tyłu, zobaczyliśmy skrzydłowych, drugi mecz z rzędu Kacpra Chodyny wspomnianego właśnie też się z tym wiąże. No i właśnie, czy to jest jakiś klucz do odbudowy formy, czy w ogóle Legia ma takie zasoby, żeby grać
tą formacją. Kasper, czy twoim zdaniem właśnie dzięki tej zmianie formacji na dobre, bo tak mi się wydaje, że do tego będzie chciał Gonçalo Feijóo dążyć, to czy właśnie to Legii pomoże w, powiedzmy, lepszym punktowaniu w lidze, być może nawet w powalczeniu o top 8 tej Ligi Konferencji, o co też myślę, że nie będzie jakieś, powiedzmy, ciężkie, jeżeli wyniki będą się układały i Legia może o tym nawet realnie marzyć, bez już tam żadnego zakrzywiania rzeczywistości. Co właśnie sądzisz o tej zmianie formacji? Sądzę, że ona wyrwała Legię z takiego troszeczkę nieładu i takiej nieregularności, bym powiedział, bo był taki moment, że Legia okej, tu wygrała z Motorem, później tak porażki z Rakowem i oczywiście Pogonią. I uważam, że ta zmiana formacji jest o tyle niesamowita wręcz, że trener Gonçalo Feijóo w zasadzie ze wszystkimi zmianami pozycji, które występują w tej formacji, trafił. Trafił. Ruben Vinagre wycofany nieco niżej, radzi sobie dobrze, bo ma więcej zadań defensywnych, a on radzi sobie w defensywie bardzo dobrze, ale też wychodzi do przodu, chociaż już nie aż tak wysoko. Paweł Wszołek, no chyba się tutaj ze mną zgodzicie, że miał kilka takich miesięcy, nawet ludzie by powiedzieli niektórzy, że ponad pół roku, kiedy grał bardzo słabo i miał taki kryzys formy, no to było nawet widać po jego jakichś tam niezadowolonych, smutnych momentach w meczu z Karnarfon bodajże przy Łazienkowskiej. Wtedy był taki moment, że on zszedł z boiska tak lekko mówiąc smutny. Więc ta zmiana pozycji też mu wyszła na plus. Tym bardziej, że z Kacprem Chodyną w zasadzie się zamieniali w tym meczu z Betisem bardzo często. I to jest też jeden z plusów Kacpra Chodyny, że wtedy Wszołek może być taką bronią w ataku niespodziewaną, bo raczej rzadko obrońca wychodzi gdzieś pod pole karne rywala, a faktycznie tych zmian między Chodyną a Wszołkiem było dosyć sporo. Radovan Pankow w środku obrony, o którym chyba jeszcze porozmawiamy, to też jest no, fantastyczny ruch, ale o tym jeszcze powiemy. Z kolei Morishita z lewej strony, to mi się podoba. Uważam, że on może tam sobie spokojnie dobrze radzić, ale też to zejście do środka jego jest bardzo ciekawe i mówię, tutaj jakby jakoś rozegrał trener Gonçalo Feijóo te kwestie z Lukiniasem, to by było bardzo dobrze. No i też jestem ciekawy, co z Markiem Gualem, bo on moim zdaniem może być niedługo bardziej właśnie piłkarzem na te pozycje podwieszane pod napastnika, aniżeli stricte na dziewiątkę, ale to jeszcze zobaczymy i o tym jeszcze chciałbym powiedzieć, bo mam takie wrażenie, że trener Gonçalo Feijóo zdominował trenera Manuela Pellegriniego w meczu z Betisem, taktycznie, stricte taktycznie. Byłego trenera Manchesteru City, West Hamu, chyba nawet Realu Madryt przez jakiś czas, no to jest ogromne osiągnięcie i uważam, że faktycznie tak było, bo tak naprawdę Betisu nie było zbyt dużo, Betis mało co istniał. Mecz z Górnikiem też chciałbym poniekąd obronić pod względem tej formacji, że to był taki typowy mecz Legii za Kosty Runiajcia. Czy to oznacza, że Legia za Kosty Runiajcia grała słabo i nie tworzyła sytuacji? Pewnie tak, tylko że też Górnik grał bardzo nisko w tamtym meczu i generalnie bronił się w pewnym momencie całym zespołem, gdy remisował jedynie z Legią Warszawa, więc to było trudne spotkanie dla Legii. Natomiast wracając stricte do meczu z Betisem, Betis nie miał żadnych mocnych stron, które mógłby wyeksponować w tym spotkaniu. Betis miał absolutne dziury w obronie przez to właśnie, jak zamieniał się Wszołek z Chodyną, czy czasem nawet Vinagre z Morishitą. No i w środku pola też Maxi Ojedele zagrał absolutnie fantastycznie, kolejny mecz z rzędu zresztą, w którym grał on fantastycznie. Bartosz Kapustka, to jest nieprawdopodobne. Ja szczerze mówiąc tak, jak oglądam prawie że wszystkie mecze Legii, o ile nawet nie wszystkie, to jak patrzę sobie na Bartosza Kapustkę z poprzedniego sezonu, gdzie on wcale nie grał wtedy bardzo słabo, jak już grał, to patrzę sobie na Kapustkę z tego sezonu i mówię, o Boże, ale to jest progres, jak no to nie jest ten Kapustka, no ja nie dowierzam, że to jest Bartosz Kapustka ten sam po prostu, to jest niesamowite. No i mówię, taktycznie trener Gonçalo Feijóo wypadł super, na początku obawiałem się, czy troszeczkę nie przekombinował z tą zmianą ustawienia, bo tak mówię, kurczę, no Wszołek prawym obrońcą, ostatnio sobie nie radził za dobrze, tutaj nagle Pankow bardziej takim stricte środkowym obrońcą, czwórka z tyłu, a przejście z trójki na czwórkę nie zawsze wychodzi drużynom szybko, łatwo i przyjemnie. Więc no wyszło to super w Legii, pytanie na ile to się utrzyma, czy to nie jest tylko taki wariant gry, którego prędzej czy później rywale się po prostu nauczą, ale to wyjdzie w praniu.
Też bardzo fajnie, że wspomniałeś o tych zmianach pozycji, bo i też Mark Gual wchodził w tym meczu przykładowo na pozycji numer 10, gdzie no, powiedział, że raczej tam szybko nie zagra po tym, co się działo w sezonie poprzednim, kiedy, jak pamiętamy, Gual często grał jako ta druga dziesiątka obok Ernesta Muciego i mu zbyt dobrze nie szło. Na razie, tak jak ja się zgadzam z tobą i Gonzalo Feio z tymi zmianami, trafi, ale jak długo to będzie trwało? Kamil, czy twoim zdaniem Legia ma ostatecznie taką dobrą kadrę, na tyle dobrą, żeby na tą czwórką grać dłużej niż te 2, 3, może 4 mecze? No bo w końcu ona jest skonstruowana typowo pod trójkę obrońców, a wydaje mi się, że no, ze wszystkimi zmianami mimo wszystko Feio trafiać nie będzie i zobaczymy, gdzie, co będzie z takim Alfarelą, właśnie Gualem i kilkoma innymi zawodnikami, którzy nadawali się na te pozycje w poprzednim systemie, a teraz mogą sobie tego miejsca nie znaleźć. Wiesz co, bo generalnie jeśli chodzi o to ustawienie, to moim zdaniem największym plusem tego jest to, że ustabilizowany przynajmniej chwilowo został środek obrony, czyli jedna z głównych bolączek, bo tam co chwilę były rotacje i właściwie mało w którym obrońcu można było powiedzieć, że no, je będzie w takiej formie, żeby chociaż parę meczów z rzędu zagrać solidnie, a teraz Capuani no, wyglądał fenomenalnie, Pankow też nieźle, Winagre to samo, no, to, natomiast no, za takie jakby powiedzmy, że załatanie jednego problemu, jednej dziury, czyli środka obrony, to też może być otwarcie drugiej, dlatego że no, wtedy na prawej obronie jest zmuszony grać Paweł Wszołek. I o ile z meczu z Betisem, tak jak mówię, wypadł nieźle, może nie wiadomo jak dobrze, ale nieźle. Natomiast na dłuższą metę, no nie wiem, czy 30-paroletni skrzydłowy slash wahadłowy no, uciągnie grę na prawej obronie, a wielu alternatyw nie ma, chyba że zaczniemy tam Chodyn, ale to też jest taka no, opcja z braku laku. Jednak Winagre to doświadczenie w grze na lewej obronie, no to w innych klubach posiadał, natomiast no i przede wszystkim jest młodszy, jest też na pewno, no i przede wszystkim ma lepszą, jest w stanie więcej biegać niż Wszołek, także no coś za coś, natomiast krótkoterminowo może to przynieść efekty, już przyniosło. Natomiast pytanie, jak to się sprawdzi na dłuższą metę w lidze. Z Górnikiem wyglądało to nieźle, choć na pewno nie tak dobrze jak z Realem Betis, bo jednak tam była stracona bramka, no bo przez głupotę, czy poniekąd przypadek jednego z zawodników, no, czyli to, że Luk nie zagrał ręką i był rzut karny. Natomiast, no, mówię, coś za coś. To, że obrona, to, że środek obrony został ogarnięty, to otwiera niestety także kolejne kwestie, czyli prawą obronę. No i zobaczymy, jak to ustawienie na dłuższą metę sprawdzi się w kontekście ataku. Czy to też ustabilizuje sytuację, no bo to był drugi problem Legii, czy jak wygląda, zwłaszcza napastnicy, ale no też cały atak, żeby on funkcjonował tak, jak powinien, a nie, że to będzie wymiana jednego słabo grającego zawodnika za kolejnego, tylko trzeba ten skład w końcu ustabilizować. No i zobaczymy, jak to się sprawdzi. No kolejny test już z Jagiellonią. No i jeśli tam wypadnie Legia dobrze, grając tym samym ustawieniem, no to będzie już można powoli mówić, że no, tak powinna Legia grać już na stałe, nie powinna być to tylko, powiedzmy, taki przejściowy eksperyment. Tylko jestem też ciekawy, tak teraz sobie o tym pomyślałem, nie widziałem nic o tym wcześniej w polskich mediach, gdzie w tym zestawieniu zmieścić Patryka Kuna. I to jest dosyć ciekawe, bo... No właśnie, rezerwowo. No tak, tylko pytanie, czy jeżeli miałby dostać szansę, to na jakiej pozycji? Bo patrząc na to, jak porusza się Morishita, jak dużo jest w środku, to nie wiem, czy tam sobie by poradził Patryk Kun na lewej obronie, grając czwórką, dawać takiego piłkarza dosyć niskiego i generalnie ze średnimi warunkami fizycznymi, to też jest spore ryzyko. Więc jestem ciekawy, gdzie tutaj trener Gonzalo Feio upchnie, mówiąc kolokwialnie, Patryka Kuna. No mi się wydaje osobiście, że raczej będzie to początek końca Kuna w Legii niż bardziej jakieś jego odrodzenie, tym bardziej wiedząc jak on wyglądał m.in. w Arce Gdynia, kiedy tam grał na lewej obronie w czwórce, nie wyglądało to dobrze na poziomie pierwszoligowym, a co dopiero na poziomie ekstraklasy, czy już nawet europejskich pucharów, no ja sobie tego nie wyobrażam, chciałem przejść dalej, bo dla mnie piłkarzami tego spotkania dwoma, jednym w szczególności tylko ze względu na strzeloną bramkę, ale też dołożył tym na pewno bardzo, powiedzmy, dużo do tego, żeby mówić o nim jako jednym z najlepszych piłkarzy właśnie w tego spotkania, nawet najlepszy. Steve Capuadi, Radovan Pankow, no to jak oni wyglądali w tym spotkaniu, to było coś no niesamowitego. Dużo było też narzekać ze strony kibiców na to, że trener Feio miał świetną obronę na początku sezonu, kiedy grali w niej właśnie Capuadi, Pankow i Ziółkowski. Teraz oni no, poza Ziółkowskim do tego pierwszego składu wrócili i widać tą jakość, jaka jest w obronie zespołu z Łazienkowskiej. Kacper, ocena występu tych obu piłkarzy, czy
Uważasz, że na dłuższą metę to też mogą być tacy, takie, no powiedzmy, tacy game changerowie, nawet ja to tak odmienię, tacy game changerzy, nawet to chyba lepiej brzmi, no bo w poprzednim sezonie też, powiedzmy, że w meczu z Aston Villą właśnie, tak odnosząc się do tego, co było rok temu za Kostel Unialicia, też i Capuadi zagrał świetnie, i Pankow zagrał świetnie, może nie tak dobrze jak w tym spotkaniu, ale im dalej w las, tym większe schody się zaczynało i oni też mieli problemy z utrzymaniem formy. Jak długo ta dwójka będzie działać tak, jak działała z Realem Betis? Powiem wam tak, patrząc na to, jak radzi sobie na początku sezonu Rafał Augustyniak, to największym sukcesem i pokazaniem mocy tego środka obrony jest właśnie to, co się stało w tym meczu, że Augustyniak ani nie zagrał w podstawowym składzie na środku obrony, ani nie zastąpił właśnie na środku obrony czy to Pankowa, czy Capuadiego, a wszedł bardziej na taką szóstkę, co pokazuje, że po prostu trener Gonçalo Feijóo nie musi się bać zupełnie o ten środek pola. Jeżeli został odstawiony faktycznie Jan Ziółkowski, bo też były takie głosy, trener Feijóo co prawda dementował, jakoby nagle stracił do niego zaufanie, tylko że no, podstawowy skład Legii z ostatnich spotkań mówi jednak nieco coś innego. Nie no, świetny występ, no Capuadi jest fenomenalny, ale z Capuadim to jest niesamowita historia, bo pamiętam pogłoski sprzed roku, kiedy on przychodził do Legii, że on nawet rezerwy, że nawet w rezerwach nie będzie dla niego pewnie miejsca, że w ogóle dramatycznie sobie radzi, dramatycznie się sprawuje, takie były pogłoski, a teraz on wyrósł na no nieprawdopodobnego obrońcę. Radovan Pankow podobnie też nie miał najlepszego wprowadzenia do Legii Warszawa, a tutaj się okazało, że to jest fantastyczny stoper, że jednak ta prawa obrona to nie jest do końca miejsce dla niego, tylko to jest po prostu stoper. No i fantastycznie to wygląda, no świetnie to wygląda. No wczoraj tak naprawdę duet złożony z byłego gracza Cveny Zvezdy i byłego piłkarza Wisły Płock zatrzymał gościa, który jest wypożyczony z Barcelony i ma 19 lat i jest warty kilkadziesiąt milionów euro i drzemie w nim spory potencjał i media się o nim rozpisują, więc no co tu dużo dodać, no nie wiem, w zasadzie świetni piłkarze po prostu w tym momencie, tylko zobaczymy też, jak to będzie na dłuższą metę, bo to był chyba największy problem u piłkarzy Legii generalnie przez ostatnie kilka lat, że raczej jeżeli są wyskoki, to te wyskoki później kończą się troszeczkę bolesnymi upadkami. To ja może Karolowi zadam trochę inne pytanie niż tobie, no bo w sumie co tu więcej dodać, no nawet ty nie wiesz, bo to był tak dobry występ, że wystarczy tylko to określić tym, że zatrzymali obaj Wiktora Roque, no bo ten młody chłopak z Barcelony, wypożyczony, który miał zastąpić Roberta Lewandowskiego w tym klubie, no po prostu był bardzo słaby w tym spotkaniu, więc może tak, jak ciężko będą mieli Rafał Augustyniak i Jan Ziółkowski do tego, aby na stałe wygryźć jednego z tej dwójki? Karol, co na ten temat sądzisz? No to zależy bardzo dużo od tego, czy formacja z dwoma obrońcami zostanie utrzymana, czy jednak po czasie, bo patrząc na niekorzystne wyniki, czy inne aspekty, że Feijóo wróci do grania trójką z tyłu. Tego zależy bardzo dużo, no bo wtedy automatycznie któryś z nich musi skoczyć do jedenastki, no chyba, że zrobi to Jędrzejczyk, co wątpię. Natomiast no aktualnie, jeśli Pankow czy Capuadi graliby tak jak w meczu z Realem Betis, no to za dużo tych szans nie ma w najbliższym czasie, chyba że kartki czy kontuzje. Natomiast no ja jednak nie chcę powołać w chór optymizm w kontekście Legii i jednak mam z tyłu głowy to, że no wyjdzie liga już ten weekend, no i może to wyglądać różnie. Dlatego no gdyby zachowali rzeczywiście taką dyspozycję jak wczoraj, no to dużych szans na to nie ma. Też pewnie tak większe powinien mieć Ziółkowski, z racji tego, że jest młody i powinien się dalej rozwijać. Augustyniak no, powinien być trochę już spychany na dalszy plan, tym bardziej, że jego forma jest różna. Chociaż akurat z Realem Betis mógł strzelić nawet ładną bramkę, no ale niestety nie wpadło i Adrian to obronił. Natomiast no, dużo zależy właśnie od tego, czy utrzymają tą dyspozycję, jaką mieli z Realem Betis, no i przede wszystkim jaką formacją będzie grała Legia w najbliższych miesiącach. No, banalne, ale no, prawdziwe. Bardzo dużo od tego zależy, właściwie wręcz wszystko. No plus kontuzje, kartki, już się powtarzam, no, ale to są moim zdaniem no, kluczowe kwestie w kontekście tego, jak to będzie wyglądać ich sytuacja.
na środku bramy. Dobrze, tak jeszcze na samo zakończenie, może jeszcze zanim tutaj przejdziemy do po prostu przejścia na temat innego meczu, przyszło mi do głowy, ja tego nie rozpisałem wam w tematach, które poruszymy wczoraj, w sensie pewnej rzeczy, która mi teraz do głowy przyszła, bo w sumie jesteśmy po pierwszej kolejce, jeszcze 5 takich do grudnia Legia będzie rozgrywała w lidze konferencji Europy, więc może pobawimy się tak krótko, delikatnie w takie, no powiedzmy, przewidywanie, ile punktów zdobędzie Legia w tej lidze konferencji, Kacper, ile i tak krótko dlaczego tyle. Dobra, 6 spotkań, możliwych 18 punktów, Legia wygrała już pierwszy mecz, więc trzyma pewne. Wiesz co, mi się wydaje, że nie będzie na pewno pełnej, pełnej puli nie będzie, powiedzmy sobie szczerze, chociaż też jest to możliwe, bo właśnie o tym trzeba najwięcej mówić, że to nie jest tylko pojedyncze zwycięstwo nad Betisem i Kopenhagą, w przypadku Jagiellonii oczywiście, o której będzie później, no to chciałbym zwrócić uwagę na to, jakich rywali ma jeszcze Legia Warszawa. No Baczka Topola na wyjeździe to raczej nie jest aż tak mocny zespół. Dynamo Mińsk na własnym stadionie gra Legia, tutaj też nie powinno być aż tak ciężko. Omonia to jest taka szansa dla Legii, żeby te punkty, że tak powiem, zgubić. No i Lugano u siebie, to też może być nie najprostsze, ale też no Legia jest faworytem generalnie do końca we wszystkich spotkaniach. No to tak, 18, 2 remisy wydaje mi się, czyli to będzie 14 punktów. Tak uważam. No, też mi się wydaje, że dość koło tego Legia się może zakręcić, a jak sądzisz ty, Karol, czy zgadzasz się z Kacprem, czy dajesz mniej lub więcej? Ja dość podobnie, tak jak już mówił Kacper, no najtrudniejszy mecz jest niespodziewanie wygrany. Teraz zostały już takie mecze, w których Legia albo będzie lekkim faworytem, czy przynajmniej będzie po prostu przeciwnikiem równorzędnym dla swojego rywala, albo będzie po prostu no, takim faworytem, że mecz musi wygrać. Ta druga kategoria no, to są mecze z Baczką Topolą, która jest strasznie słaba i notorycznie przegrywa w europejskich pucharach, w lidze też radzi sobie źle. No i mecz z Dynamem Mińsk, który i tak jest sensacja w ogóle, że jakikolwiek klub z Białorusi nawet w tych najniższych rozgrywkach się w ogóle znalazł. I też mimo tego, że sprawili problemy Szkotom z Hearts, to i tak trzeba ich ograć najlepiej wysoko. No Lugano jednak u siebie to jest ważne, więc tutaj też ten mecz przydałoby się wygrać w kontekście tego, że od Szwajcarii trzeba gonić w rankingu, natomiast nie jest to pewne. No i to wjazdy do Djurgården, do Sztokholmu i do Nikozji. No, Lech sobie w Sztokholmie poradził świetnie, jak będzie z Legią ciężko powiedzieć, ten stadion jednak jakiś bardzo prosty nie jest, także tam może być remis. Do Cypru, no Omonia też nie jest nie stoi na jakimś wysokim poziomie, no ale jednak z tych trzech meczów takich trochę cięższych, Lugano, Djurgården, Omonia, też możliwe, że znaczy wątpię, żeby któryś z tych spotkań Legia przegrała, ale jakieś remisy mogą się tu zdarzyć, czyli no, uwzględniając tam, że mogą być dwa zwycięstwa ze słabszymi rywalami, to też coś koło tych 14 punktów, powiedzmy coś w tym stylu. No, załóżmy trzy zwycięstwa, dwa remisy, tak już nie popadając też w taki kura optymizm, że Legia wygra wszystko do końca, ale taki bilans właśnie 3-2-0 albo powtórka z tego, co było z eliminacji, czyli łączny bilans 5-1-0, no to każdy przygarnie chyba, no nie wiem, z pocałowaniem ręki, bo to będzie oznaczało prawdopodobnie awans do top 8 i uniknięcie gry w 1-16, tylko od razu 1-8. Zdecydowanie tak mi się wydaje, podobnie jak do was, że te 13, 14, 15 punktów będzie do osiągnięcia, ale oczywiście jak się przekonamy później, przynajmniej będziemy to nam, będą ludzie wyciągać i być może sami sobie też, że gdzieś się tutaj myliliśmy, ale raczej nie ma żadnych takich przesłanek, żeby Legia miała no, nie znaleźć się w tym top 24 Ligi Konferencji Europy. Za tę część dziękuję. Dziękuję też jednemu z moich i waszych gości. Kacper Chojnacki był z nami. Dziękuję ci, Kacper, że byłeś. Dzięki bardzo serdecznie za zaproszenie oczywiście i bardzo przyjemna rozmowa. Dokładnie, ja się też z tym zgadzam. My zaraz przejdziemy do kolejnej bardzo ciekawej rozmowy, bo będziemy rozmawiali na temat meczu Kopenhagi z Jagiellonią Białystok. No i jesteśmy teraz przy omawianiu meczu Kopenhagi z Jagiellonią Białystok. Mecz tym wydarzyło się naprawdę, naprawdę sporo, gdzie właśnie można powiedzieć, że Jagiellonia miała dwa oblicze i ostatecznie wygrywa po bramce w ostatniej minucie. No, kto by się spodziewał? Myślę, że nikt i w tym momencie możemy mówić, że Jaga też ma duże szanse na to, aby awansować na wiosnę do tych rozgrywek pucharowych wiosennych, ale zanim o tym, to ja przedstawię też naszego
gościa Pitero z redakcji JB1920. Witam Cię, Piotrek, bardzo serdecznie. No, witam. No i po prostu zaczniemy sobie od tego, jak ten mecz wyglądał, jak to tam wszystko się prezentowało. No, szczerze mówiąc, Jagiellonia na pierwszą połowę nie wyszła po tym, jak pierwszą bramkę strzelił grecki obrońca zespołu z Kopenhagi. Przepraszam, że nie pamiętam imienia i nazwiska tego zawodnika. No, myślałem, że będzie już po kolei 2-3-4-0 dla zespołu z Danii i że może być pewien problem, że będzie powtórka z tego, co widzieliśmy w Bodo czy w Amsterdamie. Tymczasem Jagiellonia na drugą połowę wyszła kompletnie inna. Wyszła z twarzą Afimiko Pululu, który bardzo dobre spotkanie rozegrał. Ostatecznie udało się bramki nie stracić mimo tych wielu okazji zespołu z Kopenhagi. Też przede wszystkim udało się strzelić dwie, czego raczej po pierwszej połowie nie oczekiwaliśmy, że to się wydarzy. A czy Wy oczekiwaliście, Piotrek, czy to spotkanie Jagiellonii można, powiedzmy, klasyfikować jako coś z gatunku, co nie miało prawa się zdarzyć, a się wydarzyło? Powiem tak, no powiedzcie mi, kiedy ostatni raz jakiś polski zespół wygrał na wyjeździe z jakąś renomowaną taką europejską drużyną, która regularnie w tej Europie gra, bo ja przypominam sobie tylko i wyłącznie Lecha we Fiorentinie, tylko ta wygrana oczywiście nic nie dała, a tak poza tym, no to ciężko szukać no, takiego meczu. Powiedzmy, że jeszcze Spartak Moskwa dostał od Legii w 2021, no to nie jest taki kaliber zespołu jak, powiedzmy, właśnie Fiorentina, ale można chyba go sklasyfikować jeszcze, to tak myślę, że no można to, dać. No to mniej więcej dzięki temu porównaniu można powiedzieć sobie, jakie to jest wydarzenie nie tylko dla samego Białegostoku, ale dla całej polskiej piłki, bo wygrywanie meczów domowych to się zdarza po prostu, no bo wykorzystuje się atut własnego boiska, a tutaj jedziesz na te słynne, już ludzie tutaj tak się czasami już podśmiechują, parken, które bywało po prostu taką twierdzą nawet, czy dla Kopenhagi, czy dla reprezentacji Danii, no i wyjeżdżę z trzema punktami, no to dla mnie to jest po prostu abstrakcja. Co do tego, jak to do tego doszło i czy to w ogóle miało sens, powodzenie, no ja powiem wprost, że przed meczem, jak zobaczyłem wyjściowy skład, no to ja się trochę tak nie tyle, że załamałem, ale bardzo dużo ze mnie zeszło powietrze, bo ja się na ten mecz mocno napompowałem z takiego powodu, że to jest po prostu najważniejszy i największy wyjazd w tej lidze konferencji, no bo kolejne już nie będą aż tak prestiżowe. No jak zobaczyłem, że nie ma Skrzypczaka, że środek pola jest tak naprawdę sklejony od zera, bo Listkowski z Ngujambą nigdy ze sobą nie grali, a sam Ngujamba to właściwie nie grał. No, chyba ostatnie minuty, jakie łapał, to był na Ajaxie jakieś tam kilka minut. Także miesiąc praktycznie był poza grą, a to wychodzi w podstawie w Kopenhadze i to jeszcze z Marcinem Listkowskim. No, można było mieć duże wątpliwości i sam początek tego spotkania te wątpliwości tylko pogłębił. No, ale co z tego? Liczy się to, co się w sieci strzela. Nawet jeżeli ta Kopenhaga miała tych 20 czy 30 sytuacji, no to... Powiedzcie mi wprost, znaczy powiedz ty, bo czy przypominasz sobie taką sytuację, w której Sławek Abramowicz rzeczywiście musiał jakąś zrobić mega paradę, jakąś taką paradę, nie wiem, jak Artur Borut z Austrią w 2008, bo ja sobie nie przypominam, bo Kopenhaga tak naprawdę dorobiła dużo szumu, oczywiście to było groźne, były te strzały groźne i nawet te niecelne, ale nie było chyba nawet takiego momentu, gdzie można było powiedzieć, że Sławek bronił tutaj nas trzymał nas przy życiu. No w sensie nie było takiej sytuacji, chociaż bym powiedział, że on też jakoś najgorzej oczywiście nie zagrał, ale no to tak wiadomo, no też jakby mogę to porównać, bo przed chwilą mówiliśmy o meczu Legii z Betisem, tam Betis też właściwie bez takich groźnych sytuacji, mimo że szum był w pewnych momentach, to Kopenhaga chyba dosłownie tak samo zagrała, moim zdaniem. Znaczy właśnie Kopenhaga bardzo dużo robiła szumu, ale z tego szumu bardzo mało wynikało, bo mi się wydaje, że drużyna trochę nie do końca była skoncentrowana na początku meczu i z tego wyniknął ten gol po rzucie rożnym. No ale to mówi samo za siebie, że najgroźniejsza sytuacja Kopenhagi, jednocześnie zakończona golem, miała miejsce po stałym fragmencie, a nie po rozegraniu piłki z akcji, bo no, tak jak
Mówię, no jak porównamy sobie strzały celne, to mi się wydaje, że tam jest remis, jeżeli chodzi o Jagiellonię i Kopenhagę. Może Kopenhaga miała jeden więcej celny strzał, a poza tym dwie takie groźniejsze sytuacje, czyli te bramki, które oczywiście nie zostały uznane, no to oczywiście świetna praca linii defensywnej, która trzymała linię. Oczywiście wiadomo, że wizualnie to nie wyglądało za dobrze momentami, no ale taka prawda jest, że Jagiellonia w tym europejskim gronie jest wciąż świeżakiem i trzeba było z wątroby trochę dodać i to dodaliśmy, bo naprawdę Jagiellonia tak agresywna, jaka była w tym meczu, to nie była w tym sezonie chyba nigdy. Ja bardzo często oglądałem te mecze i patrzyłem na statystyki, to aż się za głowę łapałem, jak bardzo rzadko faulowaliśmy. No, sam mecz z Bodo, wydaje mi się, że na spokojnie można by było tam ze 2-3 bramki, no może 2-3 to nie, ale 1-2 zatrzymać, jeżeli ten faul jakiś taktyczny po drodze by się udało zrobić, a Jagiellonia bardzo delikatnie do tego podchodziła, a wczoraj po prostu nie było kalkulacji. To był mecz, to tak zabrzmi może już zbyt górnolotnie, biorąc pod uwagę, że to dopiero pierwsze 6 meczów, ale to dla nas był mecz o wyjście z grupy tak naprawdę i my wczoraj wyszliśmy z grupy, znaczy z grupy, no z fazy ligowej do 1-16, no bo ja nie wyobrażam sobie, że w następnych 5 meczach my nie zgromadzimy tych 4 czy 5 punktów, bo tyle według statystyk będzie wymagane, żeby do tej wyski czwórki złapać. No tego sobie nikt nie wyobraża, w szczególności, że tak naprawdę z ciężkich rywali, takich naprawdę ciężkich, zostało tylko Molde, które jeszcze jest u siebie w Białymstoku, do Dumy Podlasia przyjedzie, więc no tak jak też ogólnie mi się wydaje, no to nie ma opcji na to, żeby Jagiellonia nie wyszła z tego top 24, jak to wie, może i nawet się pokusi o top 8, no bo ta wygrana z najmocniejszym rywalem też no może być początkiem czegoś wielkiego, tak? I też myślę, że to można brać realnie pod uwagę, mimo że przede wszystkim celem będzie w top 24, w którym Jagiellonia znaleźć się musi. A jeszcze do Ciebie, Karol, odbiję też na temat oceny spotkania. Czy zgadzasz się z tym, że Jagiellonia zagrała najlepsze spotkanie w tym sezonie? To raczej nie powiesz, że jest inaczej, ale taka analogia do Legii. Czy też uważasz, że Jagiellonia była tak jak Legia momentami w meczu z Beticem, tak mocno po prostu agresywna, tak doskakiwała w odbiorze, tak było widać po nich, może niekoniecznie w pierwszej połowie, ale było widać po nich, że po prostu chcą to spotkanie chociaż zamisować, a to udało się wygrać, ale czy widać było po nich taką pasję, że oni chcą? Wiesz co ci powiem, generalnie na pewno nie zgodzę się z tym, że Jagiellonia była na takim samym poziomie pod względem zaangażowania w pierwszym meczu co Legia Warszawa, dlatego że no, pierwsze minuty właściwie nie odbiegały za bardzo pod względem i nastawienia i tego, jak wyglądał przebieg meczu od obu spotkań z Bodo Glimt czy z Ajax Amsterdam. Jagiellonia wyszła na mecz znowu taka trochę przestraszona, z takim zbyt dużym respektem do rywala. Tak jak trafnie ktoś to podsumował na Twitterze, jakby przepraszała za swoje istnienie, że tak to wyglądało przez pierwsze 30 minut, to się chyba każdy zgodzi. Dopiero już po straconej bramce i po kolejnych sytuacjach Kopenhagi, z których jednak niewiele wynikało, tam dosłownie pojedyncze jakieś proste uderzenia musiał bronić Abramowicz, a kilka strzałów było niecelnych, to Jagiellonia zaczęła wychodzić dopiero z swojego pola karnego, tak jakby miała świadomość tego, że tu jest 0-1, może coś się jeszcze uda się zrobić, ale dalej tak nieśmiało. Dopiero w drugiej połowie zaczęło się rzeczywiście coś konkretnego robić, a to wszystko za sprawą no, właściwie pojedynczego piłkarza, czyli Afimiko Pululu, który zaraz po no, nieuznanej bramce, zresztą słusznie dla Kopenhagi na 2-0, dostał tutaj w pole karne. To była ciężka sytuacja, no ale pięknie wykończył to piętko. No, zresztą Pululu to chyba MVP tego spotkania i nie tylko jeśli chodzi o Jagiellonię, ale w ogóle obie drużyny, to się chyba też większość zgodzi. Dopiero od tego momentu widziałem rzeczywiście, że Jagiellonia, mając już ten wynik remisowy, rzeczywiście ruszyła do ataku i owszem, no Kopenhaga miała tych sytuacji więcej uderzała, ale jednak no, Jagiellonia zaczęła w jakikolwiek sposób istnieć w tym spotkaniu. Dopiero kiedy udało się trochę szczęśliwie, ale jednak no, w miarę składnej akcji wypracować bramkę na 1-1. No tak już Kopenhaga też miała tam kolejne strzały, kolejny raz bramkę drugą, która też nie była uznana z powodu spalonego, zresztą Kopenhaga była na tych spalonych dosyć często łapana, także tutaj akurat plus za to dla defensywy Jagi. Jak już weszli się napastnicy, czyli Cornelius i ten Nigeryjczyk z rosyjskim paszportem, to już nie pamiętam nazwiska, on łaczył bodajże coś w tym stylu,
no to już rzeczywiście było groźniej, zwłaszcza ten drugi miał też w samej końcówce niezłą sytuację, w której główkował, ale na szczęście bramka nie padła. No i to, co się wydarzyło w ostatniej akcji, to jest po prostu niebywałe. No, żeby ogólnie, bo tutaj już było wspomniane, że kiedy ostatni raz Polski Klub wygrał na wyjeździe z tak renomowaną drużyną, no ale kiedy jeszcze ostatni raz się to działo, dosłownie w ostatniej akcji meczu, w 97 czy nawet 8 minucie. No nie wiem, trzeba było naprawdę się zagłębiać dosyć w dawne czasy, a na pewno to akurat jestem tego pewien, że ostatni raz zwycięstwo na tym stadionie Polskiego Klubu to była Polonia Warszawa 99 rok. Także no piłkarsko prehistoria, bo to było 25 lat temu, jeszcze zeszły wiek. Także no, Jagiellonia napisała naprawdę kawał swojej historii. No to ostatni chyba taki no, w miarę solidny przeciwnik, którego Jagiellonii udało się pokonać, chociaż w pojedynczym meczu akurat tam udało się też go wyeliminować, bo to było Rio Ave, to jest portugalski średnia, który tak do Kopenhagi się nie umywa. No i to było 6 lat temu. Tutaj jednak ostatni tutaj, no, nie było w ogóle tych pucharów, no i jednak w tych eliminacjach tylko sobiutki poniewiesz. Natomiast no, tu już jest rzeczywiście no, milowy krok w stronę awansu wykonany. Natomiast no jednak trzeba mimo wszystko wspomnieć o tym, że no, pewne zaangażowanie już było widać, no, w drugiej połowie Jagiellonia już się starała, natomiast no, jednak było w tym trochę szczęścia, no i też nie można tego porównać do meczu Legii z Realem, gdzie Legia wyszła na prowadzenie, wykorzystała swój moment i trzymała praktycznie to do końca, no to jednak Jagiellonia miała trochę szczęścia, bo Kopenhaga była strasznie niedokładna i z każdą minutą już irytowali się coraz bardziej i to było bardzo mocno widać, zwłaszcza po swoim blisku, jak wściekli oni byli, bo to może w skrajnym scenariuszu nawet oznaczać dla nich brak awansu, dlatego że Kopenhaga ma bardzo ciężki terminarz. No a dla Jagiellonii to są praktycznie no, kluczowe punkty, bo już połowa z tego, co trzeba było zdobyć z najcięższym przeciwnikiem, o tym jeszcze pewnie co w kolejnych meczach będziemy mówić. Natomiast mimo wszystko, nie jednak nie powiedzmy, że był aż tak fenomenalny mecz Jagiellonii. Po prostu bardzo słaby początek, było coraz lepiej, aż do momentu, w którym no, właściwie ten mecz się wyrównał. Jagiellonia była mało, robiła mało sytuacji, ale były bardzo konkretne. Tam jeszcze był jeden strzał Pululu taki groźny. Natomiast też nie przesadzajmy, że to był fenomenalny mecz, był po prostu dobry. Jagiellonia, no, w przeciwieństwie do Kopenhagi, wykorzystała swój moment w tym meczu i może trochę niezasłużenie, no, ale jednak wygrywa. Natomiast gdyby utrzymał się ten remis, no, to czy można byłoby wielce powiedzieć, że on był niesprawiedliwy? No patrząc na to, jak wyglądała druga połowa tego meczu, to nie. Natomiast wynik ponad stan, ale mimo wszystko trzeba za to pochwalić. Patrząc też na to, jak w tym spotkaniu wyglądał ten skład, o którym ty też, Piotrek, mówiłeś, no to trzeba docenić już ogólnie rzecz dosyć raczej znaną i myślę, że raczej każdy już to w jakiś sposób docenił, to na pewno to, jak Adrian Siemieniec znajduje nowe pozycje dla swoich zawodników. Michał Saczek przychodził do Jagiellonii jako środkowy pomocnik, jest teraz prawym obrońcą, no grał wcześniej wsparcie Praga na tej pozycji, ale głównie był znany z gry w środku pola. Fimiko Pululu też był skrzydłowym, jest teraz dziewiątką i kilka innych takich zmian pozycji można się doszukać, lepszych lub gorszych, ale mnie na pewno zastanawia fakt, że Tomas Silva jest środkowym pomocnikiem i to nie takim powiedzmy 6-8, tylko taką dziesiątką, takim zastępcą Jesusa Imaza, gość, który grał na prawej obronie swego czasu, tak też był profilowany, kiedy przychodził do Jagiellonii, no najlepszego wejścia nie miał, zagrał tak naprawdę mi się wydaje teraz, jeżeli chodzi o takie dłuższe wymiary, no to ten jeden mecz z Lechią był całkiem niezły, ale tylko do powiedzmy strzelenia tej bramki. No i to spotkanie w Kopenhadze też najlepszych w jego wykonaniu nie należało. Piotrek, czy twoim zdaniem Tomas Silva na dłuższą metę będzie kimś takim, kto wejdzie w buty Jesusa Imaza raz na jakiś czas i pokaże, że potrafi grać? No bo szczerze mówiąc, no raczej nikt się nie spodziewał, że on będzie grał na takiej pozycji, a nie na takiej, na której grał poprzednio. Jak twoim zdaniem póki co prezentuje się Silva na tej dziesiątce? Znaczy, powiedziałbym tak, że to nie jest takie do końca niespodziewane, że on gra na tej pozycji, bo jako zawodnik Sportingu w rezerwach, nawet jako kapitan tam grywał, tylko może nie do końca na dziesiątce, bardziej na ósemce. Swoją drogą obok Mateusa Nunesa, który teraz jest piłkarzem Manchesteru City. Grywał też tam na skrzydle, a na obronę został przeniesiony chyba dopiero gdzieś ze 2 lata temu, więc to jest bardzo podobna historia jak Usaczka. Tylko że on jest trochę innym zawodnikiem profilowo. Dla mnie Silva to jest taki piłkarz w stylu Daniego Quintana, nie wiem czy pamiętacie, taki piłkarz kiedyś był w Jagiellonii. Taki niski, filigranowy, dobry balans, szybki, znaczy może nie jest jakiś super szybki, ale jest zwrotny, ma te kilka metrów przyspieszenia,
technika się zgadza. Sami nie do końca wiedzieliśmy, jak tego zawodnika sprofiluje Siemieniec, bo debiutował bodajże w meczu z Bodo i tam też wszedł na dziesiątkę i ludzie się zdziwili, jaką wysoko gra. Potem z GKS-em Katowice wszedł z ławki na prawą obronę, też tam za bardzo piłki może nie dotknął, bo już był taki mecz, gdzie Jagiellonia zagrała jako zespół fatalnie. No ostatnio znowu wrócił do tego grania na dziesiątce i ja powiem tak, to może się udać. Mi się wydaje, że w momencie, kiedy wszedł Silva, to ktoś może się nie zgodzić, ale on zagrał lepszy mecz niż Imas, bo Imas w tych meczach z wysokiej klasy zawodnikami obrońcy, czy pomocnicy właśnie z Ajaxu czy z Bodo, to oni go po prostu gnębili w tym środku pola, byli szybcy, byli zwrotni, doskakiwali, on tam nie miał szans się odwrócić z piłką jak w polskiej ekstraklasie. A Silva mimo wszystko to technikę ma, zwrotność ma i wczoraj wydaje mi się, że kluczowe dla losów tego spotkania było po pierwsze wejście Tarasa Romańczuka do środka pola zamiast Jesusa, przez co też Listkowski przez kilka minut zagrał wyżej i też zaliczył asystę drugiego stopnia przy bramce, a potem wszedł Silva, bo ta piłka z przodu była zbierana, ona krążyła, a jak Jesus w pierwszej połowie tę piłkę miał, no to był ten moment właśnie, gdzie odróżnialiśmy gwiazdę ekstraklasy od tego europejskiego poziomu, bo po Pululu widać, że on jest obyty z tym europejskim poziomem. On jest po prostu takim zawodnikiem, który by jutro poszedł do jakiegoś czołowego zespołu, nie wiem, czy w Belgii, czy w Holandii. Ja wam gwarantuję, że on by tam się idealnie wkleił w kadrę. A Jesus ma swoje lata i Silva naprawdę może być takim człowiekiem, który go długoterminowo zastąpi. Mało tego, ja bym właśnie widział w takich meczach wymagających właśnie Silva od początku, a Jesusa bardziej już delegować na takie mecze ligowe. Mi się wydaje właśnie, że z Legią Jesus będzie znowu fantastycznie dysponowany, a na takie europejskie wyzwania to właśnie Thomas Silva może być takim rozwiązaniem. No, to jest niespodzianka, bo większość osób myślała, że może to Listkowski tam będzie grywał na tej dziesiątce, że może, nie wiem, kogoś innego tam przesuniemy, że może to będzie Hansen czy jakiś inny zawodnik, a Silva tam moim zdaniem jeszcze trzeba mu dać trochę czasu, ale pokazuje już takie zalążki, że to rzeczywiście może być gość, który długoterminowo w tej polskiej ekstraklasie będzie się wyróżniał. No bo na Europę to wiadomo, to na razie taki pierwszy dłuższy sezon dla Jagiellonii. Nie wiadomo, jak to będzie w następnych latach, ale w ekstraklasie na Silva ja bym zwrócił uwagę, tylko musi dostawać szansę od pierwszej minuty, bo po tym dobrym występie z Lechią, potem z kolei trzy mecze wchodził tylko z ławki. No zdecydowanie i też myślę, że ten zawodnik potrzebuje szansy większej, żeby realnie go już ocenić. Na pewno troszkę lepiej wypada w tych, no jak na razie patrząc przez pryzmat tego spotkania z Kopenhagą, wypada lepiej od Imaza na tej dziesiątce, gdzie no właśnie to nie jest właśnie tak, jak też powiedziałeś, Piotrek, że i w meczach i z Bodo i z Ajaxem wyglądał słabo. A teraz piłeczkę odbiję od Ciebie, Karol. Czy się zgadzasz z tym, że wejście Silvy było dobre, dało Jagiellonii sporo, bo też powiem, przed nagrywkami troszkę gadaliśmy już na ten temat, to nie byłeś tak optymistycznie do tego nastawiony jak na przykład Piotrek. No tak, o ile rzeczywiście tam na poziomie ligowym w najbliższym czasie to może to w przypadku Silvy wyglądać inaczej, to jeśli chodzi na przykład o wczorajszy występ, no to Portugalczyk był chyba dla mnie najgorszym piłkarzem w Jagiellonii z tych, co wystąpili. I on i Kovacic, te zmiany, które dali, no nie do końca mi się podobały, natomiast Słowak to jednak, chociaż zdarzały mu się w miarę dobre zagrania, natomiast Silva no przede wszystkim irytował takim dosyć dużym holowaniem piłki, zwłaszcza sytuacja, kiedy można było zagrać do przodu, albo jak już zagrał, to robił to niedokładnie, zwłaszcza taka sytuacja, po której zresztą poszła kontra Kopenhagi, to sytuacja, w której wychodzi sam na sam któryś z piłkarzy z Jagiellonii, tam obrona Kopenhagi kompletnie zaspała, zostawia dosyć dużą lukę. Silva ma opcję, żeby zagrać do przodu. Piłkę po prostu padła dosłownie na parę metrów, no jedno najprostsze zagranie, jakie można było sobie wymarzyć. No a w tym momencie to nie wiadomo czemu zabiera tą piłkę do boku i on traci, idzie kontra, a sobie na szczęście nic nie wyniknęło. Także akurat no, mi się nie podobał jego występ. I chyba póki co to był jego najgorszy, moim zdaniem, w Jagiellonii. Natomiast no, w lidze może już to wyglądać inaczej, bo w lidze też no, nie ma takich jakościowych przeciwników jak FC Kopenhaga, przynajmniej no, najlepsze polskie kluby nie są jeszcze na takim poziomie, jeśli chodzi o formę, to personalia. Natomiast no, na tle znacznie mocniejszego rywala, no po prostu mnie nie przekonał.
No, szczerze mówiąc, tak naprawdę może to pokazywać też i w następnych meczach Ligi Konferencji, bo szczerze powiedziawszy, no Petrokub nie jest zespołem mocniejszym od, no właśnie taki Petrokub właśnie, no nie wiem, też pewnie Celje, no to nie są zespoły, które w Ekstraklasie by dużo znaczyły, ale jeszcze chciałem poruszyć temat formy Adriana Diegueza, no bo przede wszystkim to była jedna taka zmiana, która mnie przede wszystkim, może to nie była zmiana, no, bo w poprzednim meczu z Piastem grał, ale wiemy jak grał i to był taki pierwszy problem, który chciałem, żeby po prostu był rozwiązany i żeby zagrał duet Skrzypczak-Stojnowicz, który no może nie jest wybitny, co pokazał mecz z Ajaxem przede wszystkim, ale właśnie w meczu z Ajaxem, jak ten duet widziałem, to czułem, że na po prostu zbyt duża jakość przeciwnika jest, żeby oni sobie z nimi poradzili, a nie to, że to może być, że to są obrońcy powiedzmy słabi, tak? Tak jak wyglądał Haliti w Sabo w Katowicach, tak jak w Gliwicach nie lepiej radził sobie Diegues, to tak się bałem o to, że wychodzą ci dwaj zawodnicy razem w parze. No też Diegues na początku miał problemy pewne, jak właściwie cała obrona Jagiellonii w pierwszej połowie, ale czy jego występ możemy oceniać tak na jakoś mocno negatywnie? No chyba nie, bo mi się wydaje, że gdzieś ta obrona powiedzmy, że dojechała. Piotrek, jak ty ocenisz właśnie to spotkanie Diegueza i czy to może być dla niego taki właśnie mecz, który pozwoli mu się właśnie odrodzić jako piłkarz, że wróci powiedzmy chociaż częściowo do tej formy z poprzedniego sezonu, bo miał takie momenty w tym meczu, gdzie rzeczywiście wyglądał trochę jak ten Dieguez z sezonu poprzedniego, moim zdaniem przynajmniej. Wydaje mi się, że wczoraj zagrał najlepszy mecz, nie wiem czy w sezonie, bo pewnie statystycznie lepiej wypadł jego występ, nie wiem, z puszczą niepołomicę na początku sezonu, ale tak jakby całokształt, to wczoraj chyba miał najlepsze spotkanie. Co do jednej rzeczy, ja uważam, że Jagiellonia na dziś musi mieć w składzie Diegueza, niekoniecznie musi mieć Skrzypczaka. Skrzypczak jest dobry i jest liderem, można powiedzieć, takim nieformalnym z racji tego, że nie popełnia błędów. Ale mimo wszystko Diegues ma to do siebie, że on tą linią defensywy potrafi jako jedyny ze stoperów Jagiellonii zarządzać. Nie wiem, czy zwracaliście uwagę, jak Jagiellonia grała defensywnie z Lechią Gdańsk. Tam wystąpili Skrzypczak i Stojnowicz. Oczywiście tam indywidualnie, tam jakoś specjalnie tragedii nie zrobili takiego klopsa, jakiego na przykład zrobił Diegues podając piłkę Piaseckiemu z Piastem. Ale linia defensywy była po prostu statyczna. Nie było nikogo, kto by tę linię wypychał, kto by zarządzał spalonym. A wczoraj, jak widzieliście, bardzo ładnie wychodziliśmy do tych piłek, prowokowaliśmy te spalone. A mimo wszystko to jest dzieło Adriana Diegueza, który jako jedyny jest w stanie dyrygować tą linią defensywy ze wszystkich naszych środkowych obrońców. Jeszcze jakby może, nie wiem, bramkarz pomagał, ale z kolei tutaj bardziej wokalny jest Stryjek z tej dwójki, bo Abramowicz jest fajnym, utalentowanym gościem, ale wciąż jest taki trochę cichy, jeżeli chodzi o komunikaty. Więc jedynym takim gościem, który jest w stanie to ogarnąć, jest Diegues, no a niestety na jego niekorzyść działa fakt, że dużo błędów takich prostych popełnił, więc dlatego jest tak trochę pod ostrzałem, no ale koniec końców jego umiejętność zarządzania linią defensywy plus te podania, które ma i ostatnio częściej są celne niż niecelne, bo to jedno podanie z Piastem to jest taki trochę wypadek przy pracy, biorąc pod uwagę, że naprawdę zaczyna to już lepiej funkcjonować i przypominać poprzedni sezon dla Diegueza, no to wciąż to jest taki zawodnik, którego żaden inny nie odtworzy, nawet jakby był w top formie. Wiem, że był temat transferu Diegueza do CSKA Sofia i podobno już właściwie był bliski zamknięcia, bo CSKA było bardzo konkretne, jeżeli chodzi o ofertę kontraktową. No dla Jagiellonii ta kwota nie do końca pasowała, więc być może Diegues wtedy był trochę głową gdzie indziej, być może teraz też dochodzi do siebie. No ale to już zostawiamy, więc może ten mecz rzeczywiście spowoduje, że ten Diegues zacznie powracać do swojego starego grania, no ale jednego u niego nie wypędzicie, czyli takiej impulsywności i odpału raz na jakiś czas, bo nawet w zeszłym sezonie się zdarzało, że on po prostu mimo świetnego meczu potrafił raz głupio sfaulować, złapać kartkę albo nie wiem, sprowokować jakąś sytuację. To jest po prostu jego chyba natura. Jakby był bezawaryjny, to by nie grałby w Jagiellonii, tylko na przykład, nie wiem, w jakimś zespole typu Getafe. Albo nie wiem, jakie tam zespoły są w tych miejscach od 10 do 15. Może grałby w Betisie przeciwko Legii.
to jest piłkarz po prostu technicznie idealny pod La Ligę, tylko no trochę awaryjny momentami i dlatego właśnie grał na zapleczu La Ligi, a teraz gra w Jagiellonii, a nie w klubie gdzieś tam z topu, bo popatrzymy na jego profil, no to po pierwsze gra lewą nogą, co jest bardzo pożądane w dzisiejszym futbolu, żeby mieć półlewego stopera lewonożnego, plus zarąbiście gra podaniami, no to właściwie profil gotowy, żeby mieć takiego zawodnika w topowej drużynie, która lubi utrzymywać się przy piłce, nie? Także coś z nim musiało być po prostu nie tak, że w tej Jagiellonii wylądował, no i tym właśnie mankamentem jest ta awaryjność. W tym sezonie trochę większa, ale miejmy nadzieję, że to już za nim. Miejmy taką nadzieję, bo też Jagiellonia potrzebuje dobrych, zdrowych stoperów, a Diegez ze Skrzypczakiem, jak pamiętamy, w poprzednich rozgrywkach byli po prostu wyśmienici momentami, tego Diegeza cały czas mi brakuje. A czy tobie, Karol, brakuje tego Adriana Diegeza cały czas, mimo tego, że on się rozkręca? To czy twoim zdaniem to on jest jeszcze w stanie wejść na takie obroty, na jakich był w poprzednim sezonie, czy jednak uważasz, że aż taki dobry to nie będzie? Ciężko powiedzieć, dlatego że i Jagiellonia, i Śląsk, no to były wcześniej zespoły broniące się przed spadkiem, które no, w zeszłym sezonie weszły na najwyższy możliwy poziom, a w tym wielu zawodników, którzy byli przeciętni albo byli wyciągani z miejsc oczywistych, no grało no, sezon życia tak właściwie, więc nic dziwnego, że część z nich nie jest po prostu w stanie tego utrzymać i z tą formą spada. Niestety Diegez jest tego idealnym przykładem, bo jest jeszcze taki Skrzypczak, który też no, był wcześniej piłkarzem dosyć przeciętnym, a naprawdę bardzo mocno go podbudował ten sezon, spisuje się generalnie nieźle, no to Diegez no, zjechał z formą bardzo mocno. No sobie ciężko powiedzieć, czy Hiszpan jeszcze do tego nawiąże, bo to jednak jest piłkarz, który poprawnie, jeśli się mylę, ale chyba nawet spadał z drugiej ligi hiszpańskiej, z Ponferradiną bodajże, bo chyba z tego zespołu przechodził. No więc też nie jest to człowiek z jakimś bardzo imponującym CV. No i też pamiętajmy o tym, że no Jagiellonia w naszym stanie imponowała takim niekoniecznie obroną, bo tych goli było stosunek bardzo dużo. Także to, że no też Jagiellonia traci bardzo dużo goli, to nawet nie jest kwestia tego, że Diegez nie jest w formie, po prostu tego, jak funkcjonuje sama obrona Jagiellonii i że nie jest szczelna przy większości spotkań. Natomiast no ciężko powiedzieć. No to generalnie ja i tak już mówiłem, że Jagiellonia powinna szukać wzmocnienia obrony i na lewej stronie, tam to wzmocnienia były, bo do klubu trafił Cezary Polak, i na skrzydle tam trafił Kowaczyk, chociaż on akurat jest bardziej przesuwany teraz trochę niżej na prawą obronę, no ale środek obrony nie jest to wzmocniony, chociaż były pochody pod Michalskiego, który uważam byłby dosyć dużym wzmocnieniem. Natomiast ogólnie poza Skrzypczakiem cały środek obrony Jagiellonii jest dosyć niestabilny i przynajmniej jedną korektę czy podmiankę przydałoby się zimą przeprowadzić. No i być może jedno z nich będzie Diegez, no bo nie wiem, jak dużo ma on kontrakt, natomiast jeśli już był bliski odejścia, a nie pokaże na przestrzeni reszty meczów w rundzie jesiennej no niczego konkretnego, no to po prostu może najlepszą drogą będzie rozstanie, jeśli jeszcze wpadnie za niego jakaś konkretna suma, za którą będzie dało się ściągnąć następcę, który będzie bardziej stabilny, jeśli chodzi o formę, to może po prostu będzie to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich. Jeżeli ktoś ma być już podmieniony, to mi się wydaje, że będzie to Yetim Khaliti, który też był blisko odejścia, jeżeli się nie mylę, w końcówce okienka transferowego, do jednego z rywali Jagiellonii, czyli Mlady Bolesław. A co do rywali Jagiellonii, tak jeszcze na samo zakończenie tego podcastu chciałem was spytać, jakie krótkie i powiedzmy takie no, przewidywanie, ile Jagiellonia punktów może zdobyć, ile może stracić i ewentualnie na kim może się wyłożyć. Piotrek, taka twoja szybka opinia na ten temat. Ile punktów Jaga ostatecznie twoim zdaniem zdobędzie i ewentualnie gdzie się wyłoży? Mi się wydaje, że może zdobyć punktów 8, ale to nie jest na ten moment łatwa dyskusja, bo ta Liga Konferencji jest mocno rozbita, bo zagramy pod koniec października z Petrokubem, a następne mecze będą dopiero pod koniec listopada i w grudniu, także może się dużo wydarzyć. I pod kątem rywali Jagiellonii to się będzie zmieniało naprawdę jak w kalejdoskopie, bo ja analizowałem sobie każdego kolejnego rywala, to właściwie od meczu chyba tego czwartego, nie pamiętam czy to jest Mlada, czy to jest Czelje, ale który z tych dwóch, no to zaczyna się taka seria, gdzie gramy te trzy mecze, a nasz rywal przed nami gra dwa najtrudniejsze mecze, czyli podchodzi do nas potencjalnie po dwóch łomotach, więc może być tak, że będziemy grali z rywalem totalnie w dołku, ale to nie wiadomo, bo może być tak, że oni jednak sprawią sensację i na nas wyjdą rozentuzjazmowani, więc to jest kwestia tego, jak na nich trafimy, plus
najważniejsze moim zdaniem pogoda. Nie wiadomo, jaka będzie pogoda pod koniec listopada, jaka będzie pogoda w grudniu, bo może być tak, że w tym meczu, w tych meczach nie do końca sportowo będzie wszystko się liczyło, ale jak to odnajdzie się na murawie. Ja widziałem, że na przykład Chelsea już grając eliminację Ligi Mistrzów w lipcu i w sierpniu miało dziury na boisku, gdzie jest super pogoda. A co dopiero będzie, jak pojedziemy tam na wyjazd, kiedy będzie mokro, a nie daj Boże jakiś śnieg spadnie albo lód będzie, to w ogóle ta murawa może być klepiskiem takim totalnym. Więc tam niekoniecznie może być tak, że drużyna lepsza sportowo ten mecz wygra. Ale wydaje mi się, że tych punktów będzie 8, bo mimo wszystko w naturze nic nie ginie i ta sensacja z Kopenhagi też będzie musiała być zrównoważona w pewnym momencie z jakimś niespodziewanym, niespodziewaną stratą punktów. Jaką? Nie wiem, ale tak mi się wydaje, że to musi być. Po prostu, że to nie jest takie kolorowe, że my zawsze będziemy teraz mieli szczęście. Zresztą sami widzieliście z Lechem, jak wyszło. Wystarczył jeden taki pstryczek, czerwona kartka i poleciała... poleciało domino, to naprawdę to w Europie może być też taki przypadek nieraz, szczególnie, że w Europie te mecze są naprawdę różne. Zdecydowanie i też może tak się zdarzyć, że Jagiellonia straci te punkty, być może właśnie z Nadą Boleslaw, bo mi się wydaje, że to łatwy teren nie będzie. A Karol, jak ty uważasz, ile punktów i ewentualnie gdzie Jagiellonia się wykłada, oczywiście oprócz potencjalnie Molde? Generalnie na pewno jestem spokojny, jeśli chodzi o awans po tym meczu, no bo tak naprawdę połowa punktów już jest zdobyta, a ci rywale, no poza już Molde, ciężcy nie są. Natomiast jeśli chodzi o takie mecze pułapki, no Olimpia Lublana fajnie się zaprezentowała eliminacja, jak mi tam Rijekę rozbili chyba 5-0, no Rijeka też nie jest jakaś bardzo mocna. Natomiast to nie jest zespół, którego trzeba się jakoś bardzo bać, ale to chyba on byłby jeszcze wątpliwym zagrożeniem, no i Mlada Bolesław, no bo Celje czy w ogóle Petrokup, no są zespoły słabe, no nie trzeba ograć. Zresztą Petrokup dostał 4 od Pafosu, a Celje 3 albo 4 od Vitória Guimarães. Także tutaj akurat bym oczekiwał 2 zwycięstw. Natomiast tam pewnie jakieś remisy się zdarzą. Z Molde niestety typuję porażkę, bo Molde też nie gra tak do końca jak Kopenhaga i pewnie tam będzie paradoksalnie może nawet ciężej niż z Duńczykami. Mogę się wtrącić, bo ja to akurat na temat Molde ja mogę powiedzieć jedną ciekawostkę. O tym, co mówiłem, że mecze będą w różnej kolejności, że będzie różna forma, no to powiem tak, Molde podchodzi do meczu z Jagiellonią tuż po meczu z Bodo w lidze, gdzie Molde jest na musiku wygrywania, żeby zakwalifikować się do europejskich pucharów na kolejny sezon. To jest ważne. Mm-hmm. Może być tak, że do nas przyjadą i trochę rotacji zrobią, bo na razie to jest pierwszy mecz europejski. Jeszcze drużyny za bardzo nie rotują, bo jeszcze ci zawodnicy nie są wyeksploatowani. Dlatego mówię, że naprawdę ciężko. Ja wiem, że teraz łatwo powiedzieć na papierze, że ta i ta drużyna jest słaba, bo ma słabszych zawodników, że teraz zagrali beznadziejnie. No ale za miesiąc to może być zupełnie inna historia. Kontuzje, zmęczenie. Zobaczymy, jak Jagiellonia będzie sobie radziła, bo Jagiellonia tak naprawdę do tego momentu jeszcze ani razu takiej poważnej rotacji z meczu na mecz nie przeprowadziła tak naprawdę. Paradoksalnie dopiero z Kopenhagą wymieniliśmy cały środek pola i jednego ze stoperów. Ale takie krótkie, krótka dygresja. To w sumie ciekawa uwaga. To pod tym względem akurat mamy szczęście, bo najpierw Legia grała z de facto no, rezerwowym składem Realu Betis, bo mają teraz derby z Sevillą, a tutaj Molde, z Molde może być podobna sytuacja, także ciekawe. No i w sumie pod tym względem to można powiedzieć, że mamy dosyć duże szczęście, ale oczywiście też trzeba patrzeć wszystkim na siebie i też jak Jagiellonia będzie wtedy wyglądała. No tak naprawdę sytuacja jest taka, że Jagiellonia wygrywa z Petrokubem, 6 punktów, już ma właściwie pewny awans, urwać jakiś punkt z Molde, a później to tak właściwie wtedy awans już jest matematycznie przyklepany, a dalej to już jest kwestia nabijania punktów do rankingu, no i też pieniędzy, bo to może być dla Jagiellonii dosyć istotne, dlatego że dla każde zwycięstwo jest 400 tysięcy euro, 2-3 takie zwycięstwa, no to tak naprawdę już jest równowartość tego kwoty, za którą poszedł Ludovic czy Marczuk, gdzie dla Jagiellonii, która dalej, no nawet ten świetny sezon nie zmienia pewnie aż tak drastycznie sytuacji finansowej klubu, te pieniądze są bardzo potrzebne, no i jeśli odchodzi prezes, czy pewnie też dyrektor sportowy i część składu, no to trzeba tych pieniędzy, żeby ustabilizować klub i nie stoczyć się z tego szczytu, na którym się niespodziewanie znaleźli tak samo szybko, jak na ten szczyt udało im się wejść. Ale tak wydaje mi się, że trochę gorzej niż Legia, mimo tego, że Jagiellonia ma swoich przeciwników, ale że około 12 punktów wydaje mi się, że Jagiellonia może się zakręcić. Myślę, że tak. Nie będzie to raczej jakieś zaskoczenie osobiście, patrząc też jakich rywali ma Jagiellonia, już cięższych od Kopenhagi. No mieć nie będzie, będzie tylko Molde, które jak słyszeliśmy też będzie po meczu z Bodo, więc no będzie naprawdę
tego dnia w Białymstoku ciekawie. Miejmy nadzieję, że i też zwycięsko, jak już sprawiamy niespodzianki, to na pełne i byśmy może mogli powiedzieć, że jak już tak się dzieje dobrze, to niech się tak dzieje dobrze dalej. Bardzo miło było porozmawiać o tych dwóch przyjemnych bardzo właśnie spotkań, jeżeli chodzi o wyniki. Dwie wygrane, mimo tego, że miało być tych punktów 0, jest 6. Jagiellonia pokonuje Kopenhagę 2-1, Legia pokonuje Real Betis 1-0 i po pierwszej kolejce Ligi Konferencji Europy są już właściwie nasze polskie drużyny na prostej drodze do tego, aby awansować już po pierwszej rundzie tych zmagań w najgorszym, co by nie mówić, mimo wszystko pucharze europejskim od UEFA. Za dzisiejszy podcast dziękuję. Ja, Michał Wawrzyniak, moimi gośćmi byli Peter z redakcji JB1920. Dziękuję Ci, Piotr, że byłeś z nami. Dziękuję. No i był też także Karol Boch. Dziękuję Ci, Karol, także bardzo serdecznie. Również dziękuję i mam nadzieję, że przy okazji omawiania następnych kolejek Ligi Konferencji też okoliczności będą równie sprzyjające i miłe, co w przypadku tej pierwszej. Miejmy nadzieję, że tak. Rywale są znacznie mniej wymagający, więc miejmy nadzieję, że ten trend zostanie podtrzymany i też jak spotkamy się tutaj następnym razem, to będziemy mogli omawiać te bardzo przyjemne zwycięstwa. Dziękuję bardzo raz jeszcze. Życzę miłej soboty, życzę miłego dnia i ogólnie całego weekendu. Zapraszam też niedziela. Jagiellonia, Białystok, Legia, Warszawa. Hit nad hity, patrząc na te ostatnie wyniki, więc będzie się działo. My te spotkania też sobie omówimy, więc na to też Was zapraszam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć.